Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tor152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jesteśmy dalej u Banitów w Karakis, nie, w Ateris. Karakis to oczywiście miejsce, gdzie mamy Morkonów. Spróbujmy porozmawiać z Baxterem. Ciągle tu jesteś, złama się? Wypierdalaj w podskokach! Zanim umrę ze śmiechu! No nie wytrzymam! Co za gość! Tobie mam podziękować za miłe powitanie? Nie kapuję, co ty pieprzysz. Ten twój osiłek strasznie się panoszy. No i? Drap nie przepada za obcymi, a szczególnie za takimi śmieciami jak ty. Mocne słowa, jak na gościa, który mieszka na śmietnisku. Ej, każdy orze jak może. Skończ pieprzyć. Drap działał na twój rozkaz, prawda? Słuchaj, spoczywają na mnie pewne obowiązki. Nie pozwolę przecież, by wałęsał się tu byle palan. Muszę się dokładnie dowiedzieć, kto mi się wpierdala na kwadra. Rozumiem. Jak? Wiesz już, co chciałeś? Całkiem dobrze ci się przyjrzałem. Szczerze mówiąc, liczyłem na więcej. Wciąż jesteś dla mnie gówno wart. Mimo to przebiegły z ciebie drań. Jeśli cię nie przypilnuję, narobisz mi kłopotów. Skoro sam się domyśliłeś, że to ja nasłałem na ciebie drapa, to trzeba skombinować mu nową fuchę. Od teraz drap nie odstąpi cię na krok. Uznaj go za swoją osobistą niańkę. Będzie ci patrzeć na ręce, w razie gdybyś coś knuł. Co do cholery? Mam łazić za tym frajerem? Hej, sam chciałeś wrócić w teren. W teren, a nie niańczyć całymi dniami jakiegoś dupka. Przestań pierdolić i do roboty. Uczepisz się jego dupy jak pierdolony rzep. Takim złamasom jak ty należy się uważnie przyglądać. Potrafi ci odstawić niezły cyrk. Ja zaś nienawidzę niespodzianek. Drap doniesie mi o wszystkim. Poinformuje mnie o każdym twoim ruchu. Jak walniesz kloca, to poznam jego kolor i pierdoloną konsystencję. Jasne? Nie potrzebuję przytupaca. O to nie musisz się martwić. To mój najlepszy zabijaka. Uznaj się lepiej za szczęściarza. Gdy sprawy się zesrają, drap uratuje ci dupsko, ty niewdzięczny gnoju. Dostajesz kompleksową ochronę zupełnie za frajer. Więc lepiej stul pysk i wypierdalaj. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. No dobrze, zobaczymy, co na to wszystko drap ma do powiedzenia. Zamknij kurwa ryj. Nic mnie nie obchodzi, co chcesz powiedzieć. To nie działa w ten sposób. Jeśli zamierzasz włóczyć się za mną jak cień, to przecież możesz pomóc mi w walce. Może zostaniemy towarzyszami broni. Jeśli widzisz to inaczej, lepiej trzymaj się szefa. Dupek z ciebie, ale nie ja tu decyduję. Słyszałeś, co powiedział książę? Mam się za tobą wlec i tak właśnie będzie. Skoro już mnie pilnujesz, to możesz też pomóc w walce. Jaj ci nie brakuje, ale nie zamierzam cię ratować, jak zrobi się gorąco. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra. A teraz słuchaj, bo to ważne. Główne miejsce spotkań moich towarzyszy jest w bastionie w Karakis. Jeśli się kiedyś rozdzielimy, ty idziesz tam. Patrzcie no, ważniak się znalazł. Lepiej się ciesz, że póki co nie przetrąciłem ci karku. Jeszcze jakieś uwagi? Ta, dobra, zrozumiałem. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. A teraz stul pysk i zajmij się swoimi sprawami. W pewnym sensie lubię to miasto. Ta,
wiem, jest pełny śmieci i cuchnie, ale cuchnie jakby domem. Skoro tak mówisz. No dobrze, nie wiem co mamy do roboty. Na razie polowania na głowy zostawiamy. Jedzenie dla Krayna to też na razie nie zrobimy. Wyeliminuj trolla, arcydzieło kowalstwa. Możemy spróbować zapolować. Stary mokrołas razy dwa. Stare kolcoplece. I stary bąblozwierz. Powiem tak, możemy spróbować to zrobić. Nie wiem jak tam nasza walka z mokrołazami, ale na pewno możemy chociaż częściowo to zrobić. To znaczy pobiegniemy sobie tutaj najpierw na kolcoplece. One nie są trudne. Raczej, nie wiem. Wydaje mi się, że no nie powinny stanowić problemu. Już całkiem dobrze jesteśmy, myślę, że wyposażeni. Mamy poziom 15. Mamy też punkty nauki do wydania i nie zwróciłam na to uwagi, trzeba przyznać. Naganiacz. Obrażenia. Naprawdę fajna broń. Natomiast strzelba uszkodzona. Moglibyśmy strzelby używać, ale czy to ma sens? Nie mam pojęcia. Umiejętności, no walka, czyli tak, może byśmy sobie dali wzręczność 1. Żebyśmy mogli tutaj mieć to odblokowane, siła to później. Budowa by nam się przydała, dodatkowe punkty wytrzymałości, witalność, regeneracja witalności. Gdzie co bym dała? Dałabym w spryt, bo ostatnio mi jej brakowało tego. A no też nam się raczej taka zdolność przyda. Nie mam chwilowo nie wiadomo jakich umiejętności na oku, więc powinno być dobrze. Tutaj pokazujemy jakiegoś handlarza. Koleb. Co ty gościu masz? Maczuga wojenna. Trochę droga. Nie powiem, że nie. Także na razie sobie darujemy. Myślę, żeby nie spróbować też z tym trollem. Podobno nie jest wcale aż taki trudny, abyśmy mieli te zadania wszystkie stare z głowy. A czy to ma sens? Sama nie wiem. Myślę, żeby się nie wyleczyć. Te stare mogą być trochę wzmocnione potwory. Chociaż wiecie, to nie jest jakaś reguła, bo z jednej strony stare mogą być proste, a z drugiej strony stare mogą być problematyczne. Pobiegamy troszeczkę z drabem. Jest tutaj parę raptorów. Raczej bez problemów. Dobra, weźmy się może... Oczywiście nie trafiłam. Raptory to raczej nie jest jakiś tam kłopot. 180 punktów za takiego raptora. Mam też kolegę, także dlaczego by się nim od razu nie zająć? Pięknie. Dostałam i to solidnie. One trochę tak dziwnie syczą. No i nie wiem, dlaczego ja dostałam akurat od tego raptora. Dobra, drap zadał ostateczny cios. Jesteśmy raczej na plus. No nie wiem, jak będzie z tymi mokrołazami. Trochę sobie tego nie wyobrażam. Ale na pewno stary bąblozwierz i te stare kolcoplece to nie powinien być wielki problem. Zresztą zaraz się zorientujemy. Wiecie, zadanie już nam zalega od paru dobrych odcinków. Także... Tam jest bąblozwierz kolejny. Możemy pływać szybciej? Możemy. Witam panie bąblozwierzu. Tu jest kolejny. W miarę przyjemnie bym powiedziała. Pamiętam, że bąblozwierze w jedynce sprawiały dużo kłopotów. No tutaj takiego problemu nie ma. Przejdźmy sobie, nie wiem, tędy. Okej, kolejny raptor.
warto się będzie tutaj odsunąć. Nie trafiłam oczywiście. Możemy go tak przyspamić trochę. Hej, 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 wracaj tu, kolego. Widzę, że ma jeszcze jakiś problem bardzo duży ze sobą. Tam jest teleport, tak przy okazji. I mamy chyba te kolcoplece gdzieś tutaj u góry. Ale może najpierw bym się pokusiła o teleporter. Jesteśmy przy wszechsercu jakimś w ogóle. Centralne wszechserce, a to ciekawe. Ale dobra, najpierw kolcoplece. Okej, to są takie wilki jakby. Atakują podobnie jak raptory, ale trochę leją mnie. Dawaj, Jax, bo jak dostaniemy, to nie będzie raczej miło. No jeden już jest na naszym koncie, prawda? Pięknie. Jeden. Gęste kości. I drugi. Pięknie. Szorstka skóra, pęcherz kwasowy potrzebujemy. Sprawdźmy sobie dalej mapę. Tutaj jest stary bąblozwierz, więc... W sumie nie wiem, po co sobie to zaznaczyłam, ale może nam się to przydać. Tutaj jest te centralne wszechserce. Na razie się może nie będę tutaj pchała, skupmy się na jednym zadaniu. Mamy żarolota, to młodego do tego. Ała. Dostałam. Nie stanowił problemu, natomiast dostałam ugryzionko. Co to za cholerstwa? Wyglądają jak wielkie miski na zupę, czy coś w tym rodzaju. Co oni kurwa mieli w głowach? Komu na dachu potrzebny wielki talerz? Nigdy nie rozumiałem sztuki. To bardzo fajnie. Mój przybyszu, kolego, towarzyszu. Dobrze. No, jesteśmy na chyba terenach, gdzie kiedyś normalnie była pustynia. Okej, kolejny raptor. Wiecie co, ja sobie skorzystam, no bo możemy poekspić. Dlaczego by tego nie zrobić? Jeszcze szczuromas. Dobra, może ja bym się tym szczuromasem karłowa tym zajęła. Jak widzicie, drap sobie dobrze radzi z tym raptorem. No. A oboje to już sobie radzimy całkiem dobrze. Wiecie, exp, te sprawy, rzeczy przydatne, jeżeli coś nie ma czachy, to warto się z tym pobić. Najbardziej boję się tych mokrołazów, bo one są jednak paskudne. Pytanie, czy stare będą miały czachę, czy nie? Jak myślicie? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zróbmy jakiegoś save'a. Wkrótce przydałaby mi się nowa broń. Z twoją jest coś nie tak? Niby nie, ale zabijanie tą samą bronią szybko się nudzi. Przez przypadek zrobiłam sobie zrzut ekranu. Dobra, no bo zwierzę powinny tu być przy wodzie. Dokładnie. Tam jakiś się jeden kąpie. Wow, 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 cień tutaj taki, że gówno widać. Dobra. Stare bąblozwierzę to nie był żaden kłopot. Wręcz przeciwnie. Gdzie ten bąblozwierz jest? Ej, no zniosło mi tak jego ciało, że... No. Mamy pęcherz kwasowy i szorstka skóra z mokrołazów. Daleko do nich? Daleko. Przydałoby się z kryjówki księcia tam się udać. Spójrz, co zrobili z naszym pięknym fortem. Ile zieleni, żygać się chce.
Dużo bardziej mi się podobało, kiedy była tutaj pustynia. Za naszych czasów wszystko układało się lepiej. Mówię ci, cała ta ekspansja, serką na zdrowie. Wspomnisz moje słowa. Och, boję się tych mokrołazów. Ale może warto spróbować. Gorzej, że mnie chyba dwa naraz, wiecie co, zaatakują. Oby nie. Tu jest kolejne jakieś wszechserce. Czy to jest to z początku gry? No tak nie powiedziałabym chyba. Nie wiem. Coś tu mruczy. No te mokrołazy mnie stresują. Ale moment, mamy poziom 15, no to jest szansa może jakaś. Jakby tak jeszcze pojedynczo mnie zaatakowały, to by też było może dobrze, nie? Okej, idzie biedny. O kurwa. Uwaga! Nie jest dobrze. Chociaż nie jest wcale aż taki zły. O boż, dobra. Draw się leje, widzę, że z jednym. Ja się będę lała z drugim. Okej. Okay. One tak dziwnie, widzicie, że tak dziwnie odskakują. Jax, dziękuję. Dobra, fajnie by było robić jakieś uniki, czy coś w tym stylu. Oho, one właśnie się tak w ziemi chowają. Gówna. To jest ten jeden mokrołaz, ja się biję z tym drugim. Oh my goodness. Oho, nie mam wytrzymałości. Oh my god. Walnij to. Paskudztwo. O no, nie wierzę, drab zginął. Ja pierdeł. Nie, to już po mnie. Ale no trzeba przyznać, że ładnie uciukał. Jak myślicie, ja to przeżyję? Jakby tego jednego tak zabić. Proszę cię, Jax. Byłoby cudownie. Okej, sam zginął od trucizny. Dobra, zróbmy jakiś unik. Pięknie. Wow! No dobra. Ale się spociłam. Dobra, wracamy w takim razie. No. A przepraszam bardzo, dlaczego mi nie zaznaczyło, że skórę zebrałam? Nie, no nie każcie mi. No przecież oba były stare. Ja pierdzielę, nie. Dobra, ale przynajmniej teraz drab żyje. Może się trochę mniej jednak napocę. 250 expo za jednego. Oho. Już po mnie idzie. Drab, wziąłbyś się do roboty, co? Co to kurwa jest? No nie wierzę. O, ja pierdo... Co to jest? Wczytujemy grę. Szybki zapis. Nie wiem, gdzie mam. Chodź. Ja tam już nie podchodzę. Chodź do mnie, ty mokrołazie pieprzony. Gorzej, że ty to mnie nie chcesz, chłopie, tutaj. Gdzie jesteś?
Ja tamtego drugiego dziadostwa to tutaj nie chcę do siebie wziąć. No nie wierzę. Skąd to gówno drugie przyszło niby? Okej, okay, gdzie skakał? Co to tu robi? No nie wierzę. Ała, no dlaczego ja dostałam? Drab, dawaj. Widzę, że ten mokrołaz bardzo ma ochotę na mnie. Ała, no, paskudo! No oczywiście. Się chował w ziemi. Widzicie, co on robi? On bardzo nie chce wody. Halo? Hello? My friend? Widziałabyś tu przyszedł po tej stronie. Ten mokrołaz się widzę, że baguje. To solidnie. Wow. Pięknie. Zabieram i spadam. Mam wszystko, co prosił Lasse. Powinienem wracać do fortu. Uff, udało się nam, moi drodzy. Nie wierzę. Ja rozumiem, Drab, że ty masz tam zatrucie i tak dalej, ale musisz sobie z tym poradzić. Trzy mokrołazy zabiłam. Spociłam się przy tym, jak nie wiem co. Ale jest szansa, że coś za to fajnego może dostanę. Spróbujmy oddać. Co do tej specjalnej broni, znalazłem wszystko, o co prosiłeś. Naprawdę? Zobaczymy. I więcej kwasowych pęcherzy? Nie pożałujesz. Wykucie broni trochę jednak potrwa. Rozmyślałem o tym od lat. Nie chcę się śpieszyć. Wróć za tydzień. Wtedy oręż powinien być już gotowy. Tydzień? Z dnia na dzień nie powstanie nic dobrego. Przepraszam, ale szybciej się nie da. Wolę nie zabierać się do tego zmarszu. Upij się i śpi przez tydzień, jeśliś taki niecierpliwy. To nie taki zły pomysł. Wybornie! Nie mogę się doczekać efektów. Widzimy się za tydzień. Dobra, no. Spać chyba nie będę. Chociaż wiecie co, to jest bardzo kusząca opcja. Haha. Wyłamiemy? Możemy wyłamać. Ej, przestań się skradać! Gościu chyba się nie skap... Co robię? Ty ohydny złodzieju! No oczywiście, że się skap. No jak to działa? O matko, dobra. To nie będę. Czy jest tutaj gdzieś miejsce, gdzie mogę się przespać ten tydzień? Łóżko. Szkoda, że nie ma czegoś tego. Prześpi tydzień. Dobra, ale tutaj nikt się nie pluje, że tu jestem, także... To wszystko? O co ci chodzi? Obserwuję cię już od dłuższego czasu. Tylko tyle robisz przez cały dzień? Naprawdę nie przytrafia ci się nic ciekawego? Masz ochotę na wyzwanie? Co według ciebie byłoby ciekawe? Gdybym na przykład złamał cię w pół, jak gałązkę. A coś poza tym? Cokolwiek, na czym da się wzbogacić. Siedząc na dupach, gówno osiągniemy. Nie jestem żółtą krową. Od razu wyjaśnię. Plądrowanie ruin i rabowanie rogatych wilków to nie są najlepsze metody zarobkowania. Żółtą krową, machlojki. To nie wszystko, czym się zajmuję. Wiesz o tym. Niewykluczone, ale co mi z tego? Chcesz zaproponować coś lepszego? I owszem, u księcia często trudniłem się pozyskiwaniem eliksiru. I byłem w tym dobry. Teraz dostałeś jednak inną robotę. Mimo to, mogę sobie przecież dorobić trochę na boku. Skoro muszę się za tobą kręcić i cię obserwować,
wdzięczności też mi w czymś pomożesz. Dobra, na razie nie będziemy z nim o tym rozmawiać. Na razie będziemy spać przez tydzień. Bo chcę tą broń odebrać, jak nie już... Nie graj mi na nerwach! Już wychodzę. Dobra, jeszcze parę razy. Trzecia nocka przed nami. Cholera. Czwarta. O, ty, no wiecie, no. Pozyskałam składniki, to chcę odebrać broń. Ach, cholera. Piąta. Szósta. Nie rób głupstw. Ach, chol. I siódma. No już zaraz wyjdę od tej kobiety z domu. Mam nadzieję, że mnie nie napadnie. Ach, cholera. Spróbujmy. Dlaczego w ogóle pomagam Dickinsonowi? Nie mam wyboru. Czy broń jest już gotowa? Jeszcze. Jezus kochany. Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Gościu, nie ma łóżka, czajcie. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Wybacz, kobieto, ale muszę tutaj kolejny raz przyjść spać. Chyba lepiej nie zaprzątać sobie tym głowy. Zaraz się okaże, że spałam bez sensu, bo to jest oskryptowane i dostanę broń dopiero jak ruszę fabułę. Ej, poczekaj chwileczkę. Wszystko gotowe. Jednak nie. To nie gadaj tyle i pokaż mi ją. Nie chwaląc się, przyznam, że jest przepiękna. Nazwałem ją nóż do masła, ponieważ wchodzi we wroga jak gorący nóż w masło. Serio? Nie podoba ci się? Jeśli chcesz, daj jej inne imię. Niewiele mnie to obchodzi. Na co czekasz? Wypróbuj ją! Gdy będziesz miał okazję ją sprawdzić, powiadom mnie, jak sobie radzi w walce. Ja już zmykam. Ten projekt zajął mi wiele czasu, więc zalegam z robotą. Do zobaczenia wkrótce. No dobrze, to sprawdźmy tę broń, co dostałam od niego. Ekwipunek. Nóż do masła. Jeden zręczności mi brakuje i sporo siły. Ale obrażenia od trucizny, dużo wyższe obrażenia, 3 puste gniazda, to naprawdę dobra broń jest. Także będziemy musieli się postarać, żeby ją założyć. Zabezpieczenie terenu, gala dyplomatyczna, machlojki. To na razie zostawiam z towarzyszami, wyeliminuj trolla. No ja nie wiem, czy to będzie dobre. Jedzenie dla Krayna, łowca głów. To musimy najpierw to jedzenie. Ja w ogóle znalazłam chyba jakieś kryształki, także może wypadałoby otworzyć sobie ekwipunek. Ja w ogóle też będę musiała poza odcinkiem trochę poekspić, bo... Nie mam żadnych kryształków. Punkt umiejętności atrybutów. Wino, Elex. Chemii by się trzeba było też nauczyć może. A tak w ogóle. To żeby się nauczyć chemii, to co ja muszę... umieć. Chemia. Inteligencja i zręczność. Nauczyciel chemia. Zaznacz nauczycieli na mapie. Tilas uczy chemii. Chodźmy do niego, bo może byśmy się troszeczkę poduczyli. Tak w sumie. Chociaż ta witalność jeszcze mi też chodziła po głowie. Ale mamy trochę punktów, mamy trochę pieniędzy. Dlaczego by już w tą chemię nie zainwestować się na początkowym etapie? Naucz mnie czegoś. Ty też uczysz punktów wytrzymałości. To też moglibyśmy. Regeneracja zdrowia, silniejsze mikstury. Pożeracz. To może tak byśmy zrobili, żebyśmy się nauczyli chemii. Na pierwszy poziom. Na drugi i tak już nie mogę. Dodatkowe punkty wytrzymałości się przydadzą. I tutaj też już na razie nic nie mogę więcej zrobić.
Silniejsze mikstury to na razie może mnie nie interesuje aż tak bardzo. Kolejne umiejętności. Otwieranie zamków to na razie nie, ślusarz nie. Hakowanie. Okej, nie znam nikogo, kto by mógł mnie nauczyć w hakowaniu. A czy ja znam może kogoś, kto by mnie nauczył? Szkodliwe efekty statusu. Kto mnie tego uczy? Tutaj u Morkonów. No to nie wiem, czy mi to też na razie takie przydatne. Walki się nie nauczę. Cios w plecy. To nie wiem, czy to się przyda. Broń ciężka, dystansowa, no nie za bardzo. Może witalność? Morkoni, ewentualnie. W bastionie mnie też ktoś uczy. To chodźmy. Witalność to by się przydała, bo to też jest kwestia tej wytrzymałości, witalności w walce i tak dalej, więc można spróbować. Cześć, Jalg. Banita Drab. Pomyśl o nim jako o mojej niańce. Ha, tak to teraz nazywamy. Polecasz kogoś szczególnego? Zobaczymy. Jasne. Dzięki, że dałeś mi znać. W porządku. I teraz tak, cios w plecy to nie, ale tutaj by się przydała nam witalność. Dajemy sobie, więcej też już sobie na razie nie dam. Sprawdźmy jeszcze umiejętności. Mam jeszcze 2 punkty. Mól książkowy, punkty atrybutów. To mogłoby być dobre, ale nie mam sprytu tyle. Licytator, tutaj już są do frakcji konkretnej. Otwieranie zamków, to hakowanie, ale ja nikogo nie znam, kto by mnie nauczył. Trofea to też na razie nic, tworzenie amunicji, gniazdo na kamienie. A może te mikstury silniejsze? Eleksowy wymagają chemii na poziomie 3. Paliwo byśmy sobie mogli dać. Tylko gdzie te wszystkie stoły się znajdują, bo ja już sobie zapomniałam. Tutaj chyba u góry mamy tą naszą siedzibę i powinniśmy tutaj znaleźć to. Bo do palnika by nam się... Boże, do palnika, do jetpacka. By nam się przydało coś tam ulepszyć. Ulepszania broni. Prasa do pocisków. Warsztat broni dystansowej. Gdzie ja to mam? Tu jest... O! Mam ziarna kawy tutaj. Bierzemy, bo mi się to przyda. Nie chcę też kupować, bo to za dużo kasy. Gdzie ja mam to swoje stoisko do ulepszania plecaka odrzutowego? Mam cię. Właśnie, możemy też w plecak. Dopalacze manewrowe umożliwiają poruszanie się w powietrzu na boki. Możesz latać do celu, korzystając jednocześnie z broni. To by było dobre. Także nauczmy się tego. Twój plecak odrzutowy został wyposażony w dopalacze manewrowe. Wciśnij LB, aby stabilizować lot. Teraz możesz korzystać z broni i walczyć podczas lotu. Retro rakiety. Pojemność paliwa. No tak, będziemy dawali sobie w paliwo. Całość. Retro rakiety, no nie wiem. Ewentualnie dopalacze manewrowe. To może być dobre. No i świetnie. Mamy też ulepszony plecak. Jest w porządku. Otwarte mam to? Otwarte. I zobaczymy, jak stoimy z czasem, bo to jest teraz najważniejsza sprawa. Zostało nam parę minut. Moglibyśmy skończyć odcinek, bo ostatni był dłuższy. I wiecie co? Attila. To nie na razie. No to chyba byśmy musieli...
Możemy sobie to odstawić. Muszę w ten sposób. Usuń. Weźmy się, przenieśmy. Coś mi się dziwnego z mapą dzieje. Weźmy się, przenieśmy do krateru. Jak wyglądało wcześniej? Zanim spadła kometa? Chodzi mi o cały krater. Założę się, że to było gówno. Wolisz taką ruinę? Ej, nie bądź taki. Moi drodzy, w kolejnym odcinku wyruszymy ze Skiborem do depozytorium, czyli do Albów. Będzie to ostatnia frakcja, którą musimy odwiedzić, zanim dołączymy do Morkonów. W sumie jeszcze są klerycy, tak w sumie o nich zapomniałam, więc albo wyruszymy ze Skiborem, albo udamy się do kleryków, bo ja za cholerę nie wiem, gdzie oni mają swój obóz. Także będę musiała się tego dowiedzieć, a jak nie, no to tak jak mówię, do Albów, bo ich też warto będzie odwiedzić. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!